Cały warsztat podzieliliśmy na trzy części. W pierwszej króciutkiej ja powiem parę takich słów wprowadzenia dotyczących naszych obserwacji w stowarzyszeniu. I no nie tylko naszych, tutaj koncepcja jest filmowana, jak Państwo widzą, przez Stowarzyszenie Obywatelom z Łodzi i przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych. I no, mamy dosyć smutne refleksje na temat młodzieży i rynku pracy, bo o tym powiem w pierwszej części. W drugiej oddam głos siedzącym młodym spółdzielcom. Wszyscy są przedstawicielami różnych spółdzielni socjalnych. I chciałbym, zadając pytania, zbadać ich taką motywację, co oni znajdują w tej spółdzielczości, czego nie dałbym normalny rynek pracy. Mam nadzieję, że Państwo też jako prowadzący OBS-y i zajmujący się tym systemem otoczenia ekonomii społecznej wyciągniecie z tego jakieś wnioski dla siebie. A w trzeciej części chciałbym uruchomić również Państwa dyskusję, do tego, żebyście Państwo podzielili się swoimi refleksjami. Podejrzewam, że część z Was ma sporo młodych twarzy, też osoby, które prowadzą OBS-y często są rówieśnikami tutaj siedzących spółdzielców, więc mam nadzieję, że również z tej dyskusji, z takich Waszych osobistych przemyśleń coś nam tutaj wyniknie. Więc przechodząc do części pierwszej, mam ci gdzieś miałem jeszcze do zmienienia slajdu. Oto. Zaczynamy od problemu. Problemem oczywiście są pewnego rodzaju zmiany na rynku bezrobocia. Do tej pory siedzimy bardzo mocno gdzieś jako społeczeństwo w pewnym takim, no w pewnej takim mentalnym schemacie, że bezrobotny to jest taki właśnie pan fajka Berecik no, pod sklepem. Natomiast no, fakty są coraz mniej, znaczy rzeczywistość jest troszeczkę inna. Wystarczy spojrzeć na statystyki GUS-owskie i zobaczyć, jak szybko rośnie nam bezrobocie nawet wśród młodzieży. I nawet tutaj w Małopolsce mamy takie zielone wyspy jak sam Kraków, natomiast są regiony w Małopolsce, gdzie bezrobocie młodzieży do 24 roku życia sięga już ponad 20%. To są naprawdę zatrważające dane i co jest istotne, że ci młodzi ludzie, oni mają troszeczkę inne kompetencje też niż ci bezrobotni, tacy no, twardo wykluczeni, jak to, co można byłoby nazwać pierwszą falą spółdzielczości socjalnej. To dzisiaj w ciągu raptem 5-6 lat te procesy, ta struktura i wiekowa, ale też struktura umiejętności, struktura pewnej takiej zaradności życiowej, powiedziałbym, bardzo mocno się zmienia. To są wyrywkowe dane. Ja Państwa nie chcę tutaj atakować bardzo twardymi statystykami, no ale takie są realia. Ten sektor 15-24 osób młodych, którzy pozostają bez pracy, rośnie nam systematycznie. To są nagłówki gazet w miarę świeżych. Bez szans na pracę, rekordowe bezrobocie nie spadnie przed 2016 rokiem. Nowe pokolenie młodych bezrobotnych zradykalizuje Europę. I tutaj mamy pewnego rodzaju nawet problem, powiedziałbym problem natury po polityki społecznej, czyli nieumiejętności zarządzania polityką społeczną. Czyli tego, co z jednej strony mamy w Hiszpanii, ruch niezadowolonych, to tam młodzież się właśnie w ten sposób radykalizuje. Jakie formy radykalizacji może to przyjąć w Polsce, kiedy ludzie faktycznie będą musieli tą jakąś swoją frustrację poładować? No to też nie jest zadanie już podejrzewam dla Państwa jako ludzi zajmujących się ekonomią społeczną, ale to jest na pewno zadanie już dla polityków i do tego najwyższego szczebla. No i jaka jest sytuacja? Pozwoliłem sobie tu zaczerpnąć taki fragment bloga bardzo znanego jednej z takich dziewczyn, która potrafi bardzo cenić opisywać. No takie są realia, tak? Jaką pracę Polska może zaoferować 20-latce. I to było tyle, jeżeli chodzi o wprowadzenie, o pewnego rodzaju taki kontekst, czyli mamy no, informacje twarde, mamy też przeczucie, że podejrzewam, że Państwo mają mnóstwo i swoich znajomych, i w rodzinie osób, ludzi, którzy doskonale zderzają się z tego typu problemami. Jak wyglądają realia człowieka, który nawet nie wiem, kończy studia, kończy dobrą szkołę i ląduje na bezrobociu. Tak jak część tutaj siedzących, oddać głos. Wychodząc jeszcze z takiego, co nam przyświetla, co nam patronuje. Romuald Mielczarski, twórca Społem, prawie 100 lat temu użył takiego sformułowania, które jest mi bardzo bliskie. Kooperatywa jest szkołą, w której kształcą się dojrzewają talenty administracyjne, techniczne, organizatorskie. To jest tego typu
szkoła życia, jaką może być spółdzielnia, jaką w tamtych czasach były też kooperatywy spożywcze. No, czy to się sprawdzi tutaj w tym przypadku? Zobaczymy. Paneliści: Justyna Dereń, Spółdzielnia Socjalna Prawa z Krakowa, Agnieszka Sowała, Spółdzielnia Socjalna Spółka Działa z Łodzi, Michał Siewen, Spółdzielnia Socjalna Herakles, Konrad Wielgoszewski, Spółdzielnia Socjalna Duzo i Tomasz Więckowski z Spółdzielnia Socjalna Wista. Oddaję Wam głos. Pierwsze pytanie, zaczniemy coś, nie wiem, czy to jest kwestia baterii, czy... Głos Justyny. Jeszcze taka informacja techniczna, to ze względu na kamerę, ja chciałem mówić bez mikrofonu, ale starajcie się mówić do mikrofonu, dlatego żeby to się tam różnie nagrało, okej? Okay? Pierwsze pytanie. Chciałbym, żebyście krótko opowiedzieli o tym, kim byliście, zanim w ogóle trafiliście, zanim zostaliście spółdzielcami, jak wyglądała wasza kariera na rynku pracy, tak? Czyli żebyśmy chwilę opowiedzieli sobie o tym, co było, zanim dowiedziałam się, że istnieje spółdzielczość, że można było zrobić coś innego. Jak wyglądały wasze perypetie na rynku pracy? Dzień dobry Państwu. Perypetie. Przede wszystkim długie poszukiwanie swojego miejsca pracy, swojego stanowiska. Wielu z nas ma długie CV, ale nigdzie tak naprawdę na dobre nie zaczęło miejsca, ponieważ miejsca pracy, które są teraz oferowane przez rynek, nie dają nam tego, czego poszukujemy. My teraz, będąc w spółdzielni, widzimy duże różnice pomiędzy pracą w spółdzielni, która tak naprawdę nie jest pracą, jaką się określa zazwyczaj. To jest tworzenie. To jest ciągłe tworzenie, kreacja, coś, co daje wielką motywację. Takiej podejrzewam motywacji nikt z nas nie miał, pracując u kogoś, dla kogoś lub też w jakiejś korporacji. Byliśmy bezrobotnymi, niektórzy z nas krótko, bo rok, niektórzy z nas kilka lat. Ale widać było po pierwszym naszym spotkaniu, kiedy się poznaliśmy, że my dążymy w zupełnie innym kierunku niż dzisiejszy rynek pracy i firmy. Dla nas celem podjęcia pracy, wysiłku pracy nie jest pieniądz, to nie jest biznes. My rozumiemy to troszeczkę inaczej. My jesteśmy takimi puzzlami w całej układance tutaj na ziemi, wśród ludzi. Każdy z nas ma pewne cechy, z którymi się urodził lub je nabył, lub je rozwinął. I my mamy coś do dania światu. My mamy się realizować, samoorganizować, by stworzyć nową jakość prowadzenia tak zwanej firmy. Akurat na naszym przykładzie mogę powiedzieć, że otworzyliśmy bar wegetariański, ale bar organiczny. Czyli naszym celem jest wspieranie rolnika, polskiego, lokalnego rolnika. I tak naprawdę naszym celem założenia spółdzielni było wsparcie tego rolnika, powrócenie do pierwotnych założeń w ogóle żywienia, zdrowego żywienia. A przede wszystkim naszym celem było dać ludziom, naszym gościom produkt możliwie najlepszy za możliwie najniższą cenę, a nie tak jak jest teraz, że najniższa jakość za możliwie najwyższą cenę. Więc my kompletnie jesteśmy inni, ale tego się będziemy trzymać i myślę, że sukces już nie ma. Wszyscy z nas mają wyższe wykształcenie. Tak, wszyscy z nas mają wyższe wykształcenie. Są różne wykształcenia, są i artyści, i menadżerowie, tak jak ja. Zdobywaliśmy doświadczenie zawodowe, ale to i tak nie wystarczyło. Ubiegając się o pracę, na przykład w Grodzkim Urzędzie Pracy, no, stanowiska i płaca w stosunku do stanowiska jest żenująca. Utrzymanie się za takie pieniądze jest niemożliwe, a przede wszystkim idąc w kierunku, w którym podąża pracodawca w tej chwili, no nie współgra się nijak z naszym. To jest dążenie do wyzysku często, do niskich umów, do niskiego ZUS-u itd., itd. No nie jest to uczciwe. Spółdzielnia przede wszystkim traktuje wszystkich równo.
Nie ma tam jednego szefa, prezesa, który narzuca ludziom tempo pracy, kierunek, tam nie ma swobody. Nawet jeśli te oferty są funkcjonujące, ale nawet jeśli są, to my ich nie chcemy w takiej formie, w jakiej są nam proponowane. Dzień dobry, ja się nazywam Agnieszka. Ja nie byłam bezrobotną. W sumie chyba ani w jednym momencie, poza tym przed samym otwarciem spółdzielni, zaczęłam pracować dość wcześnie, bo 16 roku życia. Z racji tego, że jestem plastykiem, więc często zdarzały się takie okazje, żeby pracować najpierw na mowę dzieło, tak, w razie wyzwycenia. Z tym, że skończyło się to tak, że w efekcie pierwszą umowę do pracy, o pracę dostałam w wieku 28 lat. Po drodze pracowałam i w sklepach, układałam towar, oczywiście tak jak to studenci, sprzedawałam w sklepach, pracowałam w sklepie fotograficznym, w sklepie z ubraniami, ale prowadziłam zajęcia plastyczne z dziećmi, ale pracowałam mimo tego na takich praktyczowych stanowiskach, takiego jako koordynatora banku. Czy też w wydawnictwie, które na przykład ma licencję na produkty Mattela albo na Disneya, tak, i robi no, bardzo duże pieniądze. Ale niestety tam też pracowałam na umowę o dzieło przez pół roku. Tak. I oczywiście po drodze zakończyłam studia wyższe, studiowałam w jednym kierunku na drugim, umowy o pracę dorobiłam się w wieku 28 lat i moja praca wyglądała w ten sposób. Znaczy, w zamian za tą pracę musiałam wypluwać z siebie 30 ilustracji dziennie. I efekt tego był taki, że ja po prostu wstydziłam się tego, co robię. To było tak marne jakościowo, bo nie wyrabiałam czasowo i tak męczyłam się w tej pracy, że właśnie paradoksalnie to był ten moment, że postanowiłam zaryzykować, rzucić to wszystko i spróbować zrobić to, o czym zawsze marzyłam. A z racji tego, że po drodze miałam też swój epizod stażu w organizacji pozarządowej, zetknęłam się z ludźmi, którzy właśnie w troszkę inny sposób żyli i trochę wiedzy na ten temat już miałam. No, postanowiłam zaryzykować, no ale nie miałam nic do stracenia. I właśnie w tym momencie tu się zacznie spółdzielnia i oddaję mikrofon. Chcę jeszcze jakieś dwa słowa powiedziała o uważankach. Co u was jest? Są u was osoby, które były akurat dość długo. Tak. No, w naszych spółdzielni jest 5 osób, wszyscy są młodymi kobietami. Jedna z nich również jest plastykiem po ASP, po WUK. Jej losy były troszkę podobne, z tym, że no, może była troszkę mniej aktywna, jeśli chodzi o rozrzut na rynku pracy. Ona głównie prowadziła zajęcia z dzieciakami i to trwało prawie 10 lat na tej umowie o dzieło. Dwie dziewczyny są młodymi matkami i z racji tego, że w ciąży weszły od razu po studiach, to efekt jest taki, że jedna z nich pracowała aż w jednym miejscu w życiu, natomiast druga nie miała szansy nigdzie pracować. Jedyne co, to był to wolontariat, jak jest to co przyjaźniony w organizacjach. I Beatka, która nie ma wykształcenia plastycznego i pracowała na stanowiskach takich administracyjnych, no, prawdopodobnie na umowę o pracę, na jakąś tam najniższą krajową, ale wszystko. No, polityka jest taka, że dopóki to jest umowa na czas określony, tak, bądź na okres próbny, to się jakąś osobę trzyma na etacie, a później się ją wymienia. Efekt był taki, że Beata przez 2 lata była bezrobotną, zanim otworzyłyśmy spółdzielnię. Dzień dobry, witam. Więckowski Tomasz, spółdzielnia socjalna ISSA. Prowadzimy, może dwa słowa powiedzenia, prowadzimy hostel wegetariański i w tym miesiącu otwieramy klub kawiarni, również w takim samym profilu. Jestem członkiem, założycielem i pracownikiem tej spółdzielni.
tego strony oficjalnych, gdzie więcej do moich kolegów i koleżanek wyższych studiów nie skończyłem. Wróciłem je w którymś momencie i jestem z tego zadowolony. Nieoficjalnie zaś anarchista, ekolog i wegetarianin. Od czasów liceum aktywista różnorakich grup formalnych i nieformalnych zajmujących się ekologią, prawami człowieka, prawami zwierząt. I spółdzielnię socjalną założyliśmy właśnie 3 lata po moim rzuceniu studiów. Przez ten czas się obijałem w różnych stażach, fuchach, czarnym rynku i bezrobociu. I biedowałem. I założyliśmy ją właśnie z grupą znajomych, przyjaciół, którzy wszyscy mają przeszłość aktywistów właśnie w tych grupach, które wymieniłem. Czyli również pewną praktykę demokratyczną, która nam się bardzo, bardzo tej spółdzielni przydała. I czemu o tym mówię? Ponieważ zauważam właśnie wśród tej grupy, wśród generacji aktywistów, wśród generacji ludzi, którzy są przywiązani naprawdę do idei demokratycznej, że oni absolutnie nie mają do siebie miejsca na rynku pracy. Ten pracy nic im nie oferuje. Oferuje umowy śmieciowe, umowy oparte właśnie, jak już wspomniałam, koleżanka oparte prawo na wyzysku, nie szanujące absolutnie jego człowieka, jego możliwości, jego potrzeb, jego pragnień życiowych, aspiracji. Jeżeli ktoś jest, że tak powiem, ma poglądy wolnościowe, antyhierarchiczne, które jakoś tam właśnie się odnoszą do człowieczeństwa, do potrzeb człowieka, do kreatywności, do potrzeb robienia czegoś sensownego, do pracy w firmie, która ma jakieś podłoże ideologiczne, która chce być, stara się być ekologiczna na przykład, albo etyczna, albo właśnie nie związana z jakimś tam eksploatacją zwierząt, to naprawdę rynek pracy nie oferuje nic absolutnie. Więc poznaliśmy w tej właśnie grupie, że najwyższy czas tworzyć sobie własne miejsce, w skale systemu, jak się wyrażę. I póki co nam się to udało, działamy w roku skutecznie. Coś jeszcze nie zamykamy, będzie, że się nie zamkniemy. A możemy dzięki temu realizować właśnie przedsięwzięcie, które jest i dochodowe, jest to w merytorycznym stopniu, ale jest w pełni zgodne z naszymi przekonaniami światowymi i etycznymi. Tutaj tylko szczególnie w przypadku Justyny i Tomka to jest pewne, nie powiedziałem tego na początku, młodzi bezrobotni to nie tylko młodzi wykształceni z wielkich miast, ale też mamy masę ludzi w tej tak zwanej, brzydko mówiąc, Polsce B, tak? A może już nawet D, bo to idzie w coraz szybszym tempie. Próbowaliśmy tutaj zebrać współdzielców z różnych miejsc, natomiast mamy następnym naszym tutaj mówcą jest Michał, którego historia jest zupełnie inna i też chciałbym, żebyś troszeczkę więcej powiedział. Michał jest członkiem spółdzielni osób prawnych, czyli zorganizowanej przez stowarzyszenie i zajmowanie wszystko. Dzień dobry, tak jak już zostało to powiedziane, jestem wychowankiem Zakładu Poprawczego w Poznaniu. Nasz problem ogólnie jakby siedzi na tym, że rynek pracy całkowicie wykluczył nas z jakichkolwiek rysów, a spółdzielnia dała jakby nam taką szansę na odnalezienie się na tym nowym rynku pracy, w którym od bardzo, bardzo dawna nie ma dla nas miejsca pracy, a ludzie pamiętając jakby stereotyp wychowanka Zakładu Poprawczego nie chcą zatrudniać nas, a nie zawsze jesteśmy tymi najgorszymi ludźmi, których powinno się izolować, których powinno się, nie wiem, jakoś oddzielnie dzielić. Zakładzie i tak dalej, no to ze Słowiańską. Ale chciałbym, żebyś powiedział, co zobaczyłeś.
i w dzielnicy, w tej dzielnicy, w której ja się wychowałem, była możliwość jakby wdrożenia się do dwóch grup, faszystowskiej bądź innych nacji. I po prostu zanim trafiłem jakby do zakładu poprawczego, moimi jakby autorytetami było ludzie, którzy piją alkohol, którzy potrafią jakby wejść w konflikt z prawem. Mi to kiedyś imponowało, ale po tym, jak zamknęli mnie do zakładu poprawczego, żaden z tych ludzi nie pomógł mi, nie podał mi małej pomocnej dłoni i zostałem z tym wszystkim sam. I skupienie jakby pomogło mi być. Z tego to już tak powiem, bajzlu. I wielu chłopaków, którzy po wyjściu z zakładu nie mają gdzie wrócić. Więc każdy grosz, który zarobią w tej spółdzielni, każda rzecz, której się tam nauczą, pozwoli po wyjściu z zakładu na założenie nowego życia, swojego życia, nie życia, nie wiem, dla znajomych, po prostu dla siebie. Ja jestem ze Szczecina. I też miałem pracę, przyznaję, parę razy w życiu. Prowadziłem działalność gospodarczą swoją. W pewnym momencie zdecydowałem się na rezygnację z tego, żeby wesprzeć moją partnerkę w biznesie, który był biznesem rodzinnym plus czyli firma plus rodzina plus dziecko, wszystko razem w jednym mieszkaniu, jak już to funkcjonowało przez moment. Do momentu, kiedy nie usłyszałem, że powinniśmy się rozstać. To takie dziwne dla mnie, bo ja swoje projekty poustawiałem w jakiś sposób, tak? No w sumie nie mam co robić, tak? Bo byłem asystentem fotografa, prowadziliśmy agencję modelek, zajmowałem się jakimiś tam rzeczami logistyczno-administracyjnymi, tak? A teraz potrafię to, ale kto zechce w zachodniopomorskim konkurować akurat z agencją, w której działałem, no nie ma szans, więc podobnego biznesu nie mogę założyć. Z w ogóle zakładanie biznesu to nie było wszystko, ale miałem taką grupę znajomych, ktoś trochę młodszy ode mnie. Poznaliśmy się, co ciekawe, przez instytucję powstałą w Krakowie. To tak akurat pierwsze, co mi się nasunęło, jak Szymon zaprosił mnie do panelu, że w sumie wszystko, całe moje spółdzielnie zaczęło się w Krakowie. To był portal gigard.pl, gdzie pewnie część osób go zna, część go nie zna. To jest miejsce, gdzie ludzie pokazują swoje prace plastyczne na części, tak? Fotografia, grafika, tego typu rzeczy. My mieliśmy taką grupę szczecińską, w miarę zgraną. Może stowarzyszenie, żeby porobić coś razem, trochę sformalizować. Trafiliśmy do inkubatora, okazało się, że jeżeli jesteśmy bezrobotni, to możemy założyć spółdzielnię socjalną i zarabiać na tym, co robimy. W pierwotnych założeniach to miała być agencja fotograficzna w ten sposób. W trakcie tworzenia oczywiście się to pozmieniało. Średnia wieku jest dosyć różna, ale za zatem członków spółdzielni ja jestem najstarszy. I to powoli się toczy. Rozwijamy się, nieco przepracowujemy w kolejne osoby, które przychodzą do naszej spółdzielni, funkcjonujemy 2 lata. Jakby poszerzają naszą ofertę w segmencie usług, które możemy oferować. Jeszcze tylko to, co prosiłem też, a Agnieszka też powiedział o swoich blogach. Tak. O ich sytuacji na rynku pracy. Bartek
fotografię na SP. Od... Znaczy w momencie, kiedy przychodzi do spółdzielni, tak, to już bezrobotny. Był Tomek. W tym momencie 22. Mega zdolny ilustrator, natomiast w żadnej szkole nie potrafił się otrzymać za bardzo. Dlaczego? Na przykład szedł na Akademię Sztuki w Szczecinie, taka historia z życia. Przeczytał warunki rekrutacji. On szedł na multimedia, zauważył, że multimedia to jest trzeba przyjść w piątek. No to zaznaczył sobie w kalendarzu w piątek. W środę i czwartek pracował w spółdzielni, powiedział, że w piątek idzie robić jakiś tam film, bodajże tam rozmowa, film. Poszedł, ogłaszają wyniki, a potem poszedł jeszcze na rozmowę. Mówię, no, naprawdę zrobiłeś fajną rzecz, ale dlaczego nie byłeś w środę na malarstwie i w czwartek na czymś jeszcze? Niestety musimy ci dać 0 punktów. I zamykał listę zawodową z wynikiem 0. Mamy Krzysztofa w spółdzielni też. Wrócił po 7 latach pracy jako web designer z Anglii. Tamten rynek pracy, właśnie korporacyjny, spowodował, że już ma tego mocno, mocno dosyć. Mamy Roberta, który jakiś czas temu był grafikiem, w ogóle, że został zwolniony. Teraz pracuje u nas. No, tak to wygląda. Troszeczkę mało to zdyscyplinowane jest, bo uciekliście mi częściowo na trzy następne pytania, bo o tym, czy ta spółdzielnia jest dla was ciągle, byśmy mówili na końcu. Ale w takim razie zmienię. Czyli chciałbym, żebyście teraz poczekali. To wczoraj byłem na warsztacie z wartości dodanej i jakbyśmy przejrzeli to, co tutaj naukowcy z MSAP-u definiują jako wartość dodaną, to właściwie każdy z was właśnie przez to spółdzielnie też pozwala, nie wiem, na uczenie się, nie, na innego tego typu rzeczy, że może macie pewną elastyczność, no może się powiedzieć, że to jest bardzo duża wartość dodana, której prawdopodobnie nikt tutaj nie liczy, ale zaczynają liczyć. Więc zmienię sobie tutaj kolejne z karteczki, pojedźmy z tą wartością dodaną. Czyli co jest dla was, co wam daje taka ta spółdzielnia już na tą chwilę, niektórzy są bardzo młodymi spółdzielcami, zwłaszcza w kierunku Agnieszki z tymi, które najkrócej funkcjonują na zainstalowanie spółdzielnia, ale myślę, że już macie pewnego rodzaju pojęcie, rozeznanie, co spółdzielnia wam daje, czego nie dała wam praca wcześniej, tak już mówię, już częściowo tą odpowiedź usłyszeliśmy, ale w takim razie krótka sesja zaczniemy od Agnieszki. Okay. Co daje mi ta spółdzielnia? Daje mi wszystko to, czego nie zaoferowałby ten normalny rynek pracy. Czyli jeśli ja pracuję 13 godzin na dobę, bo na przykład lubię, bądź jestem pracoholikiem, bądź bardzo mi na tym zależy, co wykonuję, to pracuję u siebie. Nie pracuję na kogoś, nie czuję się jak ostatni frajer, tak, że wypruwam sobie żyły i idzie to po prostu do czyjejś kieszeni, bo nawet jeśli to jest instytucja bardzo kulturalna, to pracując tam widzę od drugiej strony, co tak naprawdę w tym miejscu się dzieje. Daje mi na przykład to, że jeśli coś jest dla mnie ważne, tak ideologicznie, czyli wykonuję jakąś ilustrację i proszę o to, żeby nie rysować, nie wiem, kosza zbiorczego, tylko proszę o to, żeby na ilustracji były kosze do segregacji, co się wydaje żadnym problemem, to nigdy osoba jakaś z góry, która tym zarządza, nie powie, że nie, tak. I mogę jakiś tam swój także przekaz klientowi, mogę go w jakiś sposób edukować. Poza tym, to, że dziewczyny są matkami, wiązało się z tym, że one były praktycznie zamknięte w domu i
dla nich wychodzenie gdzieś z dzieckiem było udręką i jakimś tam tak samo wstydem, bo dziecko krzyczy, bo dziecko płacze. Natomiast teraz robimy taką małą rewolucję, mam wrażenie, na rynku, bo wszędzie, gdzieś coś załatwiając, idziemy w piątkę, bierzemy ze sobą trójkę dzieci i te dzieci owszem krzyczą, płaczą, robią zamieszanie, natomiast my ze stoickim spokojem to znosimy. Tym samym na przykład w banku, który jest naszym bankiem spółdzielczym, nagle znalazł się kącik dla dzieci, bo osoby tam pracujące, no nie wiem, boją się chyba już naszych najść i radzą sobie w ten sposób z naszymi małymi spółdzielcami. Poza tym dziewczyny właśnie troszkę tak się otworzyły na ten świat z zewnątrz i nabrały jakiejś pewności siebie. Oczywiście takie siedzenie w domu, to troszkę wypowiem się w ich imieniu, to, że się siedzi w domu i wychowuje dzieci, wiąże się z tym, że to mąż bądź partner na nas zarabia, tak? I to powoduje takie z czasem niskie poczucie własnej wartości, brak takiego oparcia. I dla dziewczyn to jest naprawdę mega ważne to, że teraz te dzieci nie są taką przeszkodą, kłodą, że my nimi się gdzieś na boku też zajmiemy, a dziewczyny mogą się spełniać, zawodowo rozwijać, mogą próbować. Wiadomo, to nie zawsze wychodzi, to jest strasznie trudne. Zatem co, no mam nadzieję, że w perspektywie daje mi to jakąś godziwą zapłatę za moją pracę. Tak, na to liczę. Gdyby tak zacząć od najważniejszych rzeczy, to wydaje mi się, że moje spółdzielnie daje mi stabilizację życiową, perspektywy na życie w takim, jakbym chciał. Daje mi jakieś pieniądze, ponieważ w przednim okresie biedowałem dosyć ostro i dochodziłem do takich smutnych refleksji, że w naszym społeczeństwie człowiek bez pieniędzy jest człowiekiem nielegalnym, naprawdę. Nieważne, jakie bym miał szczytne poglądy i ilu bym przeczytał mądrych filozofów, jak byłby wartościowy wewnętrznie, dopóki jest biedny, tak naprawdę nie istnieje i jest pozbawiony wielu praw i przyjemności na tym świecie. Co jeszcze mi daje? Daje mi możliwość pracy w demokratycznej grupie przyjaciół, co myślę, że jest bardzo ważne. Realnego wpływu na miejsce, w którym spędzam większość swojego życia. Braku chamskich, opryskliwych, wyzyskujących szefów, którzy okradają mnie z efektów mojej, naszej pracy wspólnej. I chyba to tyle. No, ogólnie biorąc, same dobre rzeczy oczywiście są też złe, jakieś tam wielkie, ale mimo wszystko... Dobrze. Krótko mówiąc, powiedziałem, perspektywy na życie kreatywne i ciekawe. Nasza współdzielna scena daje mi to, że przede wszystkim nauczyła mnie własnej wartości, czyli nie skreśliła mnie. Tak to zrobił rynek pracy i pozwoliła mi uwierzyć w siebie, że jednak nie jestem tym najgorszym, tylko po prostu, że jednak coś potrafię, że jakby nie nadaje się tylko, tak jak niektórzy mówią, do kopania dołów. Czyli jednak tam potrafię działać jak normalny człowiek, jak człowiek z wolności i... Zakład wnosi wykształcenie głównie, no bo w naszym zakładzie są organizowane kursy różnego rodzaju, począwszy od wózków biegłowych poprzez nie wiem, brukarzy, stolarzy, ale też mamy szkołę zasadniczą, w której uczeni są właśnie stolarze, ślusarze,
tylko w szkole czy na warsztatach, ale działamy także na zewnątrz, czyli uczymy się jakby jak poprawnie właśnie wykonywać ten swój zawód wyuczony. Okej, dobra. No i jeszcze chyba dosyć ważna rzecz, to co mówię wczoraj, czyli normalnie zajmować się pieniądze i one nas czekają. Tak jest. Większość pieniążków, które zarobimy, jakby pierwszą wypłatę możemy wydać całkowicie sami pod nadzorem wychowawcy, ale lecz kolejne 75% przechodzi na konta oszczędnościowe, które jakby te pieniążki otrzymamy po wyjściu z zakładu na start w życiu na wolności. Co mi daje? Mi brakowało tego, że mogę pracować w grupie. Tak pracuję najlepiej, wtedy się czuję najlepiej, jak możemy podzielić się zarówno obowiązkami, jak i też decyzjami, przedyskutować różne rzeczy. I to właśnie takie praca taka wspólnotowa, to jest dla mnie chyba największa zaleta tej formy pracy. To, że właśnie możemy podzielić sobie pracę, to kto w jaki sposób robi co, w jakim tempie, chociaż tu akurat czasami jesteśmy instytucją rynkową i tutaj musimy się też dostosowywać do tego wymogów rynku, tak? Możemy sobie pozwolić na to, że przez trzy najbliższe dni będziemy myśleć, jak to robić, żeby potem na gwałt to zrobić. Pracujemy jak normalna firma, tak? Jest praca do wykonania, siadamy, robimy, kończymy, oddajemy, zabieramy się za następne rzeczy. I to mnie chyba właśnie efekt takiej wspólnej pracy niedługo na przykład będziemy starali się rozpropagować rzecz, którą zrobiliśmy, to taki nasz niezbędny w ekonomii społecznej. Będziemy się go starali się przekazać. To są nasze, takie nasze przemyślenia, nasz sposób widzenia, może mniej ideologiczny niż niektórych koleżanek, kolegów. Raczej pragmatyczny sposób na pracę razem. Dzielenie się zarówno odpowiedzialnością, jak i ten etap. Tutaj kolega już dużo powiedział, ale coś, co ja również chciałabym Państwu powiedzieć. To jest ogromna satysfakcja z tego, że sam tworzymy coś niepowtarzalnego własnymi rękoma od początku, że możemy dać ludziom coś najlepszego z siebie. Właściwie przede wszystkim za ich zaufanie, za ich szacunek, za ich wdzięczność. Coś wspaniałego, kiedy goście do nas przychodzą, powracają, są nam wierni i patrzą z podziwem na taką inicjatywę. To nie jest u nas tylko danie świetnie podane, smakowite, ale pewne idee, które nam przyświecają, które są w dzisiejszym świecie troszeczkę odłożone na bok. Swoboda działania u nas przede wszystkim. Mamy różne projekty, które nam w duszę grają i tutaj możemy je wprowadzić w życie. Współpraca, 8 osób, 8 głów, burze mózgu, wsparcie. U nas jest jak w rodzinie. Musimy bardzo na siebie liczyć, musimy się uzupełniać, wspierać. Tak jak koleżanka powiedziała, rozpoczynając takie przedsięwzięcie, to jest masa godzin, dnie, noce. Ale to jest zupełnie inaczej odczuwane. To jest inne zmęczenie, inne poczucie psychiczne. My wstajemy rano z adrenaliną, bo my mamy coś do stworzenia i do dania światu. Co jeszcze? Odpowiedzialność. To jest ta dobra odpowiedzialność, nie ta wiążąca się ze strachem. My tworzymy coś, musimy być bardzo ostrożni, jak to robimy, żeby i sytuacja w grupie zawsze była i spokojna, i
żeby ten entuzjazm się unosił. To jest bardzo trudne, bo każda grupa ma swoją dynamikę. Natomiast u nas już jest tak przyjacielsko, że i też nasz pomysł na biznes, w cudzysłowie oczywiście, jest bardzo szeroko pojęty. My tworzymy i STS, czyli spółdzielczy klub filmowy, w którym każdy z nas, bo każdy z nas jest inny, zajmuje się czymś innym, a to ekonomia ma to ochronę środowiska i tak dalej, zwierzętami i tak dalej. Wszystko to możemy tam zrealizować. I koncerty muzyczne, ja akurat ukończyłam oprócz Politechniki Akademię Muzyczną, więc też jest to dla mnie ogromna przyjemność, u nas próbuję gościć różne kapele i być może też sama kiedyś w nich wystąpię. Pełne pole do taka spółdzielnia. Co jeszcze? Równość. Proszę Państwa, to nie ma znaczenia, że ktoś jest menadżerem, tak jak ja, albo ktoś jest tylko sprzątaczką. W naszym rozumieniu te osoby dają wszystko z siebie, na tyle, ile umieją i one powinny być równo wynagradzane. I takie są nas. Może tyle. Zaczniemy teraz od Tomka i już powoli sami zaczęliście kierować rozmowę, bo było bardzo dużo o ideach, ale tutaj aż się kupuję pod sufitem, te wszystkie wielkie słowa, ale trochę przy ziemi teraz. Już zaczynamy mówić, ile to jest pracy, jaka to jest praca, więc teraz nie o motywacji, ale o tym zaciskaniu zębów, o aspektach finansowych, o materii. Trochę mniej ducha, trochę więcej materii, trochę więcej przyziemności, jak funkcjonujecie na... No, to jest różne doświadczenie, jak już jest tutaj Konrad, ma najdłuższe doświadczenie do spółdzielnia, najkrócej Agnieszka i Justyna potem, więc macie troszeczkę też różne perspektywy, to u jednych jest kilka miesięcy, u innych jest już parę lat. Ale powiedzcie trochę o, no właśnie, o tych przyziemnych sprawach. Finanse, zarządzanie, ogarnianie bałaganu, ilość pracy, jaką trzeba ułożyć, tak? Czyli to trochę takich przyziemnych spraw. Na pewno ten okres zakładania spółdzielni to miał bardzo pracowity okres w moim życiu. Sam pomysł powstał mniej więcej 4 roku temu, od zeszłego czerwca, zeszłego roku jesteśmy, bierzemy udział w projekcie unijnym, jakby tam od marca się otworzyliśmy jako już działamy gospodarczą. I cóż, prawda jest taka, że na początku zagadania spółdzielni nie wie się o tym praktycznie nic, jakby ta wiedza teoretyczna z Abramowskiego między innymi jest jakby bardzo ważna i chwalebna jest za to podstawa ideologiczna. Bardzo bliska, ale jeśli chodzi o praktykę zakładania i prowadzenia własnej firmy, prawdziwej firmy rynkowej, to można powiedzieć, że nie wie się nic i to nic nie szkodzi. Ważne jest to, żeby grupa potrafiła szybko i skutecznie reagować na wszystkie nieoczekiwane sytuacje i wyzwania, które przed nią stają, a stają przed nią nieustannie. I to jest podstawa do sukcesu oraz trochę szczęścia. My, pomijając to, że braliśmy udział w projekcie unijnym, jesteśmy dotacją niewielką, to któryśmy w dwóch momentach faktycznych nie mieli szczęścia, po prostu przy znalezieniu lokalu, koniec końców, co jakby nie tylko szczęście, ale i oczywiście mnóstwo własnej pracy, wysiłku i wytrzymałości. Oraz przy szukaniu firmy remontowej, która jest gotowa wyremontować to za takie pieniądze, jakie my mamy, tak jak chcemy. To wszystko by się zawaliło, ale pomijając te aspekty, dalej pracy jest bardzo dużo. Ja już po tym okresie czuję tego przepracowanie i bardziej niż trochę, ale wierzę, że się to opłaca, więc tak to warto. Jakie są jeszcze problemy? Są problemy, jak powiedziałem, trzeba się wszystkich uczyć w początku. Trzeba się uczyć wydzielać zadania między wszystkimi grupy, to też działa w zasadzie coś wśród nas. To w zasadzie bez całkowitej dobrowolności brania na siebie zadań, czyli to naprawdę bierzemy aplikację, gdzie mieliśmy siebie zaufanie, że każdy bierze na siebie absolutnie tyle, ile może.
I właściwie cały czas działa to właśnie mniej więcej w takim stylu. O tyle, że staramy się trochę bardziej to wszystko organizować. Mamy już na przykład obszary odpowiedzialności, wiemy mniej więcej kto się czym zajmuje i chcę zadać doskonałą organizację własnej pracy, bo to była jak najbardziej efektywna i jak najmniej zabierała czasu ogólnie rzecz biorąc. Kolejnym problemem realnym są problemy finansowe. Jak wiadomo, każda firma na początku takowe problemy przeżywa. My obserwujemy cały czas wzrost naszej płynności finansowej. Zaczynamy zarabiać, naprawdę sensacja. I to wszystko w dobrym kierunku. I myślę, że ostatnim problemem, o którym chciałbym powiedzieć, to są jednak konflikty międzyludzkie. Myślę, że nie jest to problem typowo spółdzielczy, jest on wszędzie. O tyle, że w firmach hierarchicznych, jeżeli jest konflikt między pracownikami, to zawsze jest struktura, gdzie każdy robi swoją pracę, na przykład jak jest konflikt z szefem, to naprawdę każdy chowa ogon pod siebie i tyle, albo odchodzi. U nas to wygląda inaczej, jeżeli nasze spółdzielnie się opiera na solidarności, na zaufaniu, na przyjaźni, jeżeli to jest podstawą dobrego klimatu, który z kolei musi być podstawą wspólnej pracy i chęci w tym miejscu do pracy, to konflikty próbujemy rozwiązywać i konflikty się pojawiają. I przy kilku jednak osobach i każdy ma różne temperament, różne charaktery, w miarę spójny, ale jednak zróżnicowany światopogląd, konflikty też są nieuniknione, na różne sprawy. I po prostu trzeba się z nimi zmierzyć, co bywa niełatwe, ale jest jakby naturalną częścią całego przedsięwzięcia i po prostu trzeba się tego też nauczyć. Wszystko. Nie możemy